Cześć, ja nazywam się Krzysztof Rysik. A ja Adrian Borowicz. Witajcie w Okiem Fizjo. Dzisiejszy odcinek będzie dedykowany osobom, które dużo czasu spędzają za biurkiem i z tego powodu skarżają się na ból w odcinku lędźwiowym. Pokażemy prawdziwą pozycję, którą możecie wykonywać w trakcie pracy oraz trzy podstawowe ćwiczenia do wykonywania wszędzie i w pracy i w domu. Zapraszamy. Pracując za biurkiem, mimo najszczerszych chęci, po 3 godzinach pracy nasza postawa wygląda mniej więcej tak. Zwróćcie proszę uwagę i znajdźcie 3 różnice między odcinkiem lędźwiowym Krzysztofa, a odcinkiem lędźwiowym Chudego. Bo na kolejnych 4 godzinach nasza postawa ciała wygląda tak. A tego nie chcemy. Ćwiczenie numer 1. Wyobraźmy sobie, że nasza miednica to miska z wodą. W tym ćwiczeniu chcemy wodę z miski wylać raz do przodu, a raz do tyłu. Wykonując naprzemiennie przodo i tyło pochylenie, 12 powtórzeń w zupełności nam wystarczy. Zwróćmy uwagę na to, aby nie robić tych ruchów w nadmierny sposób, wykonując go z odcinka lędźwiowego. Ćwiczenie numer 2. Dalej pozostajemy z miską z wodą. Tym razem będziemy wylewać wodę do boku. Unosząc raz jeden pośladek do góry, raz drugi. Również wykonujemy po 12 powtórzeń na każdą stronę. Do najczęstszych błędów w tym ćwiczeniu należy unoszenie nogi podczas wykonywania ćwiczenia, a także wykonywanie ruchu z całego kręgosłupa. Ruch należy wykonać tylko i wyłącznie miednicą. Numer 3. Na potrzeby tego filmu nazwijmy je korkociągiem. Ćwiczenie polega na skrzyżowaniu rąk na klatce piersiowej, następnie wykonaniu rotacji przez lewe ramię, potem nabieramy powietrza i na wydechu dokręcamy ruch. Wykonujemy 12 powtórzeń na każdą stronę, dlatego też obracamy się przez prawe ramię i powtarzamy cały cykl. Wszystkie wcześniej wymienione ćwiczenia mają na celu odżywienie stawów międzykręgowych, więzadeł, a także krążka stawowego. Jak widzicie, ćwiczenia nie należą na trudniejszych, więc warto wykonywać cały czas. Nasz organizm nie lubi statyki, więc ruch jest najbardziej skazany. Czasem nawet warto wyjść za biurka i zrobić sobie krótki spacer. Więc jeśli znacie kogoś, kto spędza bardzo dużo czasu za biurkiem, udostępnijcie mu ten film. Na pewno będzie Wam wdzięczny. Z naszej strony zapraszamy do subskrypcji, lajkowania kanału po to, abyśmy mogli dotrzeć do szerszego grona odbiorców i aby wiedza poszła w świat. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy. Okiem Fizjo.